No, kupiłem dzisiaj na złomie hulajnogę. Ona jest w pełni sprawna, kompletna oczywiście. 5 dych zapłaciłem. Rozkręciłem ją, żeby obejrzeć. Tu jest ta cała plastik, takie byle co. I tak w podsumowaniu, nawet gdybym chciał kupić osobną akumulatory, to są 2x6V i one są połączone w szeregu. I zaraz pokażę, o co chodzi. One są dobre, te baterie. No i podłączyłem i teraz robimy pomiar, bo zrobiłem pomiar. No, dobra bateria, 99%. No po prostu przyczyna tego jest taka, że one są ładowane w szeregu, a tak nie powinno być. Teraz podłączymy drugą baterię. Ta będzie chyba słabsza. Też 100%. Także są sprawne jedna i druga. I teraz tak, podsumowując, o może tak. Dobra, to na razie na bok, żeby mi to gdzie nie spadło, bo bym sobie narobił bałaganu. Podsumowując teraz tak, gdybym chciał kupić jedną baterię, mówmy tam 6V, musiałbym zapłacić 3 dychy. Mówię o nowej. To mamy już 60 zł. Teraz kontroler, jakbym chciał kupić. Tak samo bym jakieś tam pieniądze zapłacił. I silnik. No, silnik może z tej męki. Tak, to drutem zawiązał ktoś tą stopkę i to jest chyba z aluminium, nie jestem pewny, ale prawdopodobnie aluminiowe albo stalowe. Także kwota za 50 zł jest dobrą kwotą. Kierownicę wypiąłem, bo to mi przeszkadza. Dobra, podłączymy to teraz tak jak powinno być, akumulatory. No, przełącznik, bo to jest przełącznik z boku. Świeci się światełko, bo tak to nie da rady, bo to działa bez problemu. Także wyszłem na tym dobrze. Z tego można przerobić, bo to jest taka dziecinna hulajnoga, z tego można przerobić na przednie koło do roweru. I teraz tak, ładując, to jest jeden wielki błąd w ogóle tej konstrukcji ładowania akumulatorów, bo chcąc naładować żelowe, to jest wskazane, żeby ładować je osobno, jeden i drugi, a tu jest z boku jest wejście na ładowarkę, to jest podłączone chyba pod kontroler. Także tak to wygląda. Także nie jest zła cena, 5 dych to. No dzisiaj się wybieram, jak sójka za morze, a wybrać się nie może, chce. Bo takie te, co mówiłem na filmie, były te profile. Chcę załatwić blachę. Chodzi mi o blachę stalową, żeby te profile połączyć razem i zrobić stół do takiej małej frezarki. Mam frezarkę, ona jest na tym
u mnie na kanale. I tu jest 51 cm na 12,5. I chcę połączyć te profile razem. To wystarczy tutaj po prostu dorobić kostkę i na samym środku, żeby był otwór. Chodzi o zrobienie takiego szablonu do wiercenia. Tutaj, tutaj. I żeby te, żeby od spodu zrobić gwint. Żeby zrobić gwint, to wskazane jest, żeby to było wszystko tak na środku. I ten stół jest idealny do tego, bo mam tak samo taki profil, zaraz pokażę. To znaczy nie profil, bo to jest blacha gruba. No tak one wyglądają, okrągłe. 22,5. One są wycinane laserowo. To będzie chyba 6 mm. No coś koło tego. Mam 3 sztuki takie. Też zapłaciłem nie tanio. I to się nadaje na stół do wyżynarki. Kapitalna sprawa, sztywne. Piękne, piękne to jest. No ale widzicie, ja po prostu płacę, kupuję. Po prostu czy mi potrzebne, czy nie. Jak jest coś ciekawego, to kupuję na składnicy i potem przydaje się. To nie ma także, że na zawołanie. Wolę mieć w takim magazyniku zapas jakiś takich rzeczy, żeby coś można było, jakiś projekt skończyć. Zrobić, zaplanować i skończyć. No tu mam taki następny profil. To mogłoby służyć na taka ala frezarka bramowa. I to ma wymiary 25,5 na 21. Z tym, że tu zostało odcięte. Bo, ale to idzie, gdyby teraz by się przydała frezarka, to bym to na frezarce zrobił, by to było idealnie równo. Od spodu to tak wygląda. Takie ala małe pryzmy są. I to też kawał stołu. No świetny, świetny jest. Potem taki jakiś tam, potem taki profil też na coś tam, jakby tak postawił, to coś tam można wykombinować. Potem tu mam jeszcze taki jeden profil, a to już jest ciężki taki. I taki profil nadaje się do, jako prowadnica do szlifierki kątowej. Gdzie ta calówka? O jest, mam sklerozę. Muszę kurde leki brać, żeby z pamięcią mieć trochę lepiej. Magnes. No to jest długie na 75. Tu jest 45 na 45. Także na złomie można kupić coś fajnego, ale kurde, oni sobie cenią. Profile są bardzo drogie na składnicy. Na każdej jednej składnicy są drogie z uwagi na to, że to jest odpowiednie aluminium. To jest aluminium tłoczone, utwardzane i tak dalej. To nie jest jakaś glina, tylko tak jak mówię. No, no tu jest następna płyta. Dosyć gruba. Już mi się nie chce pokazywać calówką. Też może się tam na coś przyda. Jakbym miał frezarkę, to bym wiele fajnych projektów zrobił sobie. No tu jest jeszcze folia od nowości. O. To jest poprodukcyjne, po prostu to są odpady tak zwane, bo jakby chciał kupić coś metr, to by kurde z 200 zapłacił. No.
Tak to wygląda. Także proszę mi nie pisać, czy ja bym coś nie sprzedał, jeśli chodzi o profile. Bo jeden pan kupił ode mnie raportówkę, konkretny pan, myk, wysłał pieniądze, ja mu wysłałem przesyłkę i na pewno będzie zadowolony. Pokażę wam jeszcze jedne, ale to płyty aluminiowe. No to jest tutaj ta blacha. Blacha to jest płyta. Ona jest długa na 40, no 40,5, a to jest 51, no trochę za krótkie. Jakbyśmy tak przystawili. No bo to jest idealnie równe, nie? I tu kurde wystaje z tej. Naprawdę sztywność jest duża, no ale teraz jeszcze trzeba doliczyć, żeby tu przykręcić jaskółce ogony, no to będzie jeszcze wyżej. A druga sprawa, no żeby tu nie ciorało, jak się ten stół będzie przesuwał, źle mówię, jak się to będzie przesuwać tam we frezarce, no to będzie kurde rysować, no. Także wolałbym blachę odporną na jakieś zarysowania. Jakbym przykręcił, będzie dobrze. Szkoda mi tej powłoki ruszać z uwagi na to, że tu jest powłoka utwardzana. Nie chciałbym tego ruszać. No te profile są bardzo drogie. Patrzyłem, tam znalazłem w internecie. To taka szerokość, taka grubość, ale na metr długa kosztuje 700 zł. No to nie tak sobie, no. To jeszcze raz tyle dodać, no to jest kurde 700 zł. A tu mam, no, za darmo, nie za darmo, no. 50 parę złotych zapłaciłem. Niech sobie ktoś nie myśli, bo tu ktoś pisał do mnie, żebym mu nie sprzedał. Mówię, owszem. Jedną sztukę mogę za 100 sprzedać. I nie odezwał się. No, to w dupie to mam. Niech se ktoś nie myśli, że jak ja dam 5 zł za coś, to mu za 10 zł sprzedam. To takich cwaniaczków to ja mam gdzieś. Bo ja muszę po prostu, żeby coś kupić, to jeździć co drugi dzień na składnicę i sprawdzać. Ten mój trud po prostu. Także u mnie nie ma za friku. Także jak ktoś myśli, że ja starsza osoba jestem, to jestem jeleń. I od jelenia kupi za grosze, bo się nie znam. Wielka pomyłka. Teraz wam pokażę inne jeszcze profile. No tu mam jeszcze taki stół, ale to wiele lat temu odkupiłem od kogoś. To nie jest ze złomu, tylko od kogoś. Dałem 300. Tylko tu jest jedna rzecz bardzo kiepsko zrobiona. A widzicie to. To jest trochę kurde wynalazek. Tu by było wskazane to wywalić. Przewrażować kanałek na wylot. I śrubę dać do środka, centrycznie, a to wywalić. No widzicie, to jest takie o. I to luzy ma. I to jest też lipa. Tu tak samo bym musiał na długość kanałek zrobić. Widzicie, także mi jest potrzebna bardzo frezarka. Wiele rzeczy bym zrobił. Tu następna sprawa jest też tak marnie rozwiązany ten klin. Bo jeśli ja dokręcę tutaj i dopchnę, i co dalej, no? Ani tak, no to jest
beznadziejnie zrobiona. Wskazane by było, żeby... To jest troszkę dylemat, no. Wskazane by było, żeby to przefrezować na długość, te śruby wywalić, przyspawać to na stałe do tego stołu, a tu dać normalnego klina i przewiercić się na wylot. No tu już kawał gwintu by było, no ale coś za coś, no. I taką przeróbkę jakby zrobił, to wtedy to by było, miało ręce i nogi. A tak to to takie nie bardzo. No. Stół jest naprawdę fajny. Kiedyś chciałem z lekkim zarobkiem 4 stówy, to kręcenie nosem. To kupcę kurźwa na Allegro, taki jakiś z byle jakiego materiału w postaci żeliwa kruchego, niesezonowanego, i tam można sobie bawić się. No tu jest, tu to jeszcze może być, bo jak odjadę i poluzuję, dokręcę i przesunę ten stół w tą stronę, no to to jeszcze może być, ale tutaj w tym stole to jest porażka. No, chciałem wam pokazać jeszcze, dorobiłem te kostki. Na czym to polega? Zaraz pokażemy. To jest, tylko dam tak przykładowo ze suwmiarki. Tak to w środku wygląda. To zaciska. I zrobimy, bo to są śruby tak samo, wiadomo, że to są długie. Na czym rzecz polega? Tu jeszcze brakuje cełownika, żeby wlazło z bolcem, żeby weszło tam na to ramię. I na czym rzecz polega, że do takiego czegoś można ustawić, na przykład wykręcając i wkręcając tutaj, ustawić przesunięcie brzeszczota, w razie gdyby był krzywo. Teraz tak. Wkładając brzeszczot, wiadomo, że to jest wąskie, trochę za wąskie. Dokręcamy jedną ze śrub i brzeszczot nam trzyma. I na czym jeszcze rzecz polega? Że to do takiej kostki można dorobić taki hak, że można będzie brzeszczot założyć. Te brzeszczoty z tym bolczykiem. I to do tej kostki będą pasowały wszystkie brzeszczoty, jakie nam będą potrzebne. No także mi to jeszcze zostało, tak jak mówię, taka litera U. I z tym, z ośką, i będzie zakładane na ten hak. Włożony brzeszczot, przykręcone, ustawiona pozycja. Tu będzie nakrętka kontrująca, żeby nam się to nie rozregulowało. A tą śrubą tylko dokręcimy. I to cała robota. No. I teraz tak, gdybyśmy chcieli zmienić pozycję piły, to wykręcamy śrubę. Kręcamy od góry, ale tu już musi być śrubka na kluczyk imbusowy, bo po prostu jest to za blisko obudowy i by nam przeszkadzała. No i tak samo, i wkładamy, wykręcamy to. To nie ma dużo roboty przy tym, żeby to... No. Oczywiście kostka zostaje w pozycji takiej, jak jest, ale brzeszczot już jest w takiej pozycji. I też dokręcamy. I to jest cały mój patent.
kupiłem taką pompkę, dałem 5 zł i ona ma tu fajnie, bo można dać zabór zwrotny, a może i ma, tylko za... fajna sprawa, 5 zł to niewielki majątek. No, pompkę oczyściłem, to z ledwością wykręciłem. Taką metodą, bo inaczej tego nie szło wykręcić. To jest ścierane. Ja będę chciał to nowe zrobić. Na podstawie takiego czegoś. Słychać. Tam w środku bardzo fajnie to zrobione. Jest kulka i tu jest zawinięte. Ale ja w nowej takiej obsadzie zrobię otworek. Tylko to trochę inaczej wytoczę i przełożę pręcik, pręd jakiś tam i zalutuję to. Będzie to, to gwinnie pasuje, bo to jest całkowicie inny gwint. Tu jest zwykła ósemka. I będę tak chciał zrobić, żeby przewód był rozpinalny, bo tu no, na stałe to nie bardzo mi pasuje. Jakbym chciał gdzieś teren zabrać, to kurczę. Teraz pokażę jeszcze tutaj, w czym rzecz. Tu jest taki jeden głupi pomysł. Tu jest podkładka stalowa, a ja będę chciał zrobić to z tekstolitu. I tutaj z tej strony, bo ta śruba co tu wystaje, tłuczę tam po spodzie, a ja będę chciał to zrobić tak samo z tekstolitu i żeby się ta śruba schowała. Chodzi o to, żeby nie walić tą śrubą tam po tym spodzie. No, tak to wygląda. Bardzo fajna pompeczka. Tu nakręcane na gwint. Będę ją chciał pomalować na kolor khaki. Jak już skończę, to pokażę wam. Natomiast to trzeba zachować tak, jak jest oryginał. Bo to podejrzewam, że to jest pompka, mówmy tam, z czasów wojny. I to już korniki zażarły troszkę tam. Ale zachowam oryginał, to trzeba będzie zeszlifować i pomalować. Ja mam taki bardzo ładny kolor. Tylko tu nie mam akurat pod ręką, żeby wam pokazać, ale pompkę skończę, to wam pokażę. To jest naprawdę bardzo solidny sprzęt. I cała rzecz w tym, że ona jest krótka. Bo ja mam takie pompki, ale one są bardzo długie, o bardzo długim skoku. A taka mi styknie. Także to fajna sprawa. No. Skończę, pokażę co i jak.